Bartosz Fabiński w nowej roli zawodnika UFC. Powiedz, jakie to jest uczucie być tutaj i jednak to jest inaczej niż to, co było jeszcze na kilka dni temu, kiedy nie mogłeś jeszcze tego tak poczuć jak teraz. Znaczy, czuję się bardzo dobrze, fajnie, cieszę się, że tu jestem. No wiadomo, staram się przez cały ten okres przygotowawczy, staram się przygotować jak najlepiej, żeby tutaj w sobotę pokazać się od jak najlepszej strony, żeby nie okazało się to jednorazową przygodą, tylko żeby tu zostać jak najdłużej. Gareth McClellan, co powiesz o swoim rywalu? No debiut w UFC dla niego, można powiedzieć, że jesteście w tej samej pozycji, ale co ty o nim sądzisz? Myślę, że jest solidnym zawodnikiem. Większość walk kończył w pierwszej rundzie przez poddania. Pasuje ci taki styl? Zobaczymy w sobotę. No myślę, że jestem tam, oczywiście taktyka była robiona na treningach, więc myślę, że jestem dobrze przygotowany do tej walki, no ale jak będzie, to się okaże w sobotę. Posłodzę trochę twojemu managementowi, czy obydwóm managementom, ale w tej chwili z polskich managementów i w sumie z europejskich, to jesteście wspólnie wiodącym managementem, który pod względem liczebności zawodników, czujesz, że to jest właśnie to jest ten management, z którym zostaniesz na długo? No myślę, że tak, bo podpisałem umowę. Nie, no ja jestem bardzo zadowolony tutaj. Sebastian Świerkot naprawdę staje na wysokości zadania. Zresztą my już współpracujemy od jakiegoś czasu. Myślę, że można dostrzec tam w doborze przeciwników, w pewnych ruchach już wcześniej kierunek, jaki sobie obraliśmy. Więc trochę tutaj nakierował też właśnie to, jakie walki brać, w którą stronę właśnie iść, żeby przyspieszyć tą drogę. No i jak widać, dało to efekty. A co powiesz o całej tej otoczce, która jest teraz wokół was? Coś innego na pewno niż to, co do tej pory miałeś okazję doświadczyć. To znaczy o pytanie. Otoczkę medialną, o to jak was traktują, organizację od środka. Znaczy bardzo, pytasz tutaj na miejscu, tak? Tak, dokładnie. Ogólnie sposób funkcjonowania federacji bardzo, UFC. Bardzo pozytywnie, bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie, jeszcze z takim profesjonalizmem się nie spotkałem. Jest wszystko, jeśli chodzi o organizację na najwyższym poziomie. Też jesteśmy traktowani bardzo, bardzo fajnie, więc ja jestem bardzo zadowolony. Obserwując rozpiskę na stronie UFC, akurat padło mi w oko ksywka Butcher, rzeźnik. To jakaś nowość, znaczy wiem, że w UFC to jest taki nacisk, żeby mieć ksywki dla zawodników. Skąd ta ksywka? Chociaż przyznam, że pasuje do twojego stylu. No to chyba sam już odpowiedziałeś na to pytanie. Był to tam pomysł osób, z którymi, które tam ze mną trenują. No i tak zostało. No mi przypadło do gustu. Jak długo głowiłeś się nad faktem, czy w ogóle miałeś wybór, ponieważ dostałeś szansę na ostatni moment, ale była możliwość, żebyś walczył w innej kategorii wagowej. Jakby co zadecydowało o tym, że w 8-4 będzie? Nie, tutaj dostałem propozycję tej konkretnej walki. Nie miałem tutaj wpływu na to, w której kategorii, tylko dostałem propozycję tej walki i na tą walkę się zgodziłem. Wiem, że Tim Leidecker akurat, który współpracuje z Marcinem Świerkotem, on ma taką swoją tabelę, która mówi, ile powinien zawodnik ważyć w zależności od swoich, nie wiem, na przykład wzrostu czy innych warunków fizycznych. I według niego właśnie, co było widać po ostatniej walce, byłeś 7-7. Jakbyś miał wybór, to w której kategorii wolałbyś walczyć? Znaczy ja się bardzo dobrze czułem przy ostatniej walce, w czasie samej walki, no, pomijając tam kontuzje, których doznałem, ale dobrze się czułem w kategorii 7-7, chociaż większość walk robiłem w 84, gdzie też się odnajdywałem. Myślę, że to w jakiej kategorii będę bił się dalej, będzie bardzo mocno zależało od tego, co się wydarzy w tej najbliższej walce. Muszę przyznać, że ze względu na styl, gdzie dużo, poza tym, że dużo bijesz, ale preferujesz też dużo parteru, to mimo tego to jest dosyć efektowny styl w twoim wykonaniu. Czy liczysz, zwłaszcza, że no jest wielu Polaków na karcie, że będziesz jednym z tych, który ma szansę na bonus? W tej chwili myślę o tym, co zrobić, żeby wygrać walkę. Jeśli chodzi, no wiadomo, zawsze fajnie jest dostać bonus, ale absolutnie o tym nie myślę, bo
teraz moim zadaniem jest to, żeby wygrać tą walkę. I na koniec powiedz, to jest interesujące, bo dowiedziałem się niedawno, że ty masz, zdaje się, trójkę dzieci? Tak. Jakim cudem godzisz to, no, z tym wszystkim, z karierą zawodową, bo to nie jest łatwe, zwłaszcza, że często trzeba być poza domem. No tutaj dzięki żonie, tak? Moja żona bardzo tutaj mocno mnie wspiera w okresach takich jak teraz ten ostatni, gdzie przygotowywałem się do walki, bierze po prostu ten bardzo duży ciężar zadbania o ten dom na siebie, tak? Więc tutaj jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki też ciężkiej pracy mojej żony. W takim razie życzę owocnego pojedynku w sobotę. Będę obserwował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Dziękuję.